Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi kochani, bardzo serdecznie witam wszystkich naszych drogich parafian, przyjaciół naszej rodziny parafialnej i może gości, którzy są wśród nas obecni, abyśmy wspólnie mogli się modlić i oddawać cześć Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj w liturgii Kościoła stajemy przed jedną z największych tajemnic naszego Boga, jedynego w Trójcy Świętej, Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego. Na pewno nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego naszym ludzkim umysłem, ale jesteśmy w stanie ogarnąć to naszą wiarą, naszym sercem i naszą duszą. Dlatego też świętując to wielkie, uroczyste święto, będziemy za ich przyczyną wypraszać wszelkie łaski potrzebne dla nas, dla naszych najbliższych, dla całego naszego dziwnego świata, w którym żyjemy. Będziemy powierzać mu ludzi cierpiących i chorych, szczególnie modlimy się za chore dzieci. Włączmy ten poczet modlitwy o uzdrowienie, nasze prywatne problemy zdrowotne, a także Jego miłosierdziu powierzamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin i rodziny parafialnej, przyjaciół, znajomych, dobroczyńców i wszystkich, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Podczas tej mszy świętej będę w szczególny sposób modlił się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę wszystkich aniołków dla mnie z okazji mojej 29. rocznicy święceń kapłańskich, za którą odprawiam tę mszę świętą. Także w chwili ciszy zanieść będę raz do naszego miłującego nas Boga w Trójcy Jedynego nasze potrzeby serc. A teraz uznając przed Bogiem w Trójcy Jedynym, że jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, przeprośmy Go za wszelkie nasze odstępstwa, za łamanie Jego boskich przykazań, za wszelkiego rodzaju upadki, potknięcia i niedoskonałości, abyśmy z godnym i czystym sercem mogli wsłuchać się w Jego Słowo i złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy.
wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładziesz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy, wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy Przenajświętszej i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, gdy zszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów, przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocno i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co Tobie uczynił Twój Bóg w Egipcie na Twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, które na zawsze daje Ci Pan, Twój Bóg. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, gdy gromadzimy się w szczególny sposób w dniu dzisiejszym w naszej świątyni, aby oddać cześć Trójcy Przenajświętszej, oddać jej nie tylko cześć, ale i chwałę, musimy stwierdzić, że prawda o Trójcy Przenajświętszej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Tajemnica, której my, ludzie, nigdy nie byliśmy w stanie i nie będziemy w stanie zrozumieć ani jej wytłumaczyć. Wierzymy głęboko w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, który o Trójcy Przenajświętszej nas pouczył. Zawsze możemy szukać pewnych skojarzeń i porównań po ludzku, które pomogą nam tę prawdę w jakikolwiek sposób zrozumieć i pojąć. Na przykład porównajmy Trójcę Przenajświętszą do Słońca.
Tak jak słońce jest źródłem fizycznego dobra, tak Trójca Przenajświętsza jest źródłem Bożego życia w nas. Jak słońce daje dobrą energię i siłę, tak również i Trójca Przenajświętsza daje ludziom wewnętrzną moc i wewnętrzną siłę. Słońce przede wszystkim daje światło. Trójca Przenajświętsza również oświetla nasze umysły i nasze dusze. Słońce jest także źródłem ciepła. Trójca Przenajświętsza rozlewa w naszych ludzkich sercach duchowe ciepło, którym jest miłość do Boga w Trójcy Jedynego i do innych ludzi. Słońce leczy różnego rodzaju choroby ciała. Trójca Przenajświętsza leczy choroby duszy, serca, nasze ludzkie. Przede wszystkim grzechy. Słońce rozwesela nas i rozświetla mroki świata, w którym nam przyszło żyć. Trójca Przenajświętsza rozwesela nasze serca i dusze i rozświetla mroki naszego życia fizycznego. W imię Trójcy Świętej zostaliśmy, moi kochani, jak pamiętamy, ochrzczeni i najprawdopodobniej pierwszą modlitwę, którą odmówiliśmy przy pomocy naszych rodziców, którzy starali się ją nam wpoić, była modlitwa ku czci Trójcy Przenajświętszej. Wymawiamy ją bardzo często, może nieświadomie, czyniąc znak krzyża, co odmawiamy. Modlimy się, oddając cześć Trójcy Przenajświętszej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętajmy, kochani, że Trójca Przenajświętsza towarzyszy nam zawsze i nieustannie we wszystkich okolicznościach i sytuacjach naszego ziemskiego życia. Również nasze wieczne szczęście w niebie polegać będzie na tym, że będziemy mogli uczestniczyć w pełni życia Boga, w pełni Trójcy Przenajświętszej, w życiu Trójcy Przenajświętszej. O Trójcy Przenajświętszej wiemy tyle, ile wiedzieć powinniśmy i żyć w stanie łaski uświęcającej każdego dnia i przede wszystkim wielbić Trójcę Przenajświętszą nie tylko naszymi ustami, ale przede wszystkim naszym zachowaniem, naszym życiem, naszym przykładem, który pozostawiamy innym do naśladowania. A nad to wszystko szczerą i serdeczną codzienną modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Moi kochani, tak jak uczniowie, oddajmy pokłon naszemu Panu i módlmy się do Niego pokornie. Za Kościół Święty, niech w całym świecie ukazuje miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za papieża, niech jego nauczenie wszystkich narodów przyniesie dobre owoce nawrócenia ku prawdziwemu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za niewierzących, niech świadectwo życia chrześcijan doprowadzi ich do wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za skłócone rodziny, niech dzięki łasce Bożej zapanuje w nich pokój i zgoda. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących i za wszystkich zmarłych na COVID-19, by znaleźli ukojenie w Chrystusie naszym, Zbawicielu i Odkupicielu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby parafianie oraz przyjaciele naszej rodziny parafialnej, którzy wiernie wspierają nasz Kościół, doświadczali nieustannej opieki i błogosławieństwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę wszystkich aniołków na księdza Andrzeja z okazji 29. rocznicy święceń kapłańskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tu obecnych, niech wiara w Trójce Przenajświętszą przenika całe nasze życie i rodzi owoce godne dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych księży i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Niech dobry i litościwy Bóg obdarzy ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Teraz w chwili ciszy zanieśmy do tronu Bożego nasze intencje i potrzeby serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Zbawicielu, Ty jesteś obecny pośród nas aż do skończenia świata. Daj nam czyste i prawe serca, abyśmy rozpoznając Cię w codziennym życiu, coraz wierniej wypełniali Twoją świętą wolę, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przez Chrztu Świętego wielki dar, o Chryste swej hojności, Tym dzieciom wiary dałeś skarb nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących wnieść. Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść. Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. Przez Twoją, Chryste, zbawczą krew bolesne Twe kochanie, niech z sercu stąpi wszelki gniew i miłość zmartwychwstanie. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść.
strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść. Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, że świata dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Módlmy się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego świętego imienia. I przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jesteś jednym Bogiem, jesteś jednym Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twojemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem śpiewając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święto Trójcy Przenajświętszej oraz pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci. Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich wszystkich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, szczególnie ze świętą Jadwigą Śląską, naszą patronką, ze świętą siostrą Faustyną Kowalską, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętą Ritą, z wszystkimi naszymi świętymi patronami oraz ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności i miłości.
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Teraz przekażmy sobie znak Bożego pokoju. Oto Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Z bólu drży.
sercu Jezusa złóż dziękczynienie i Twoje przed Nim zginaj kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana i Twoje przed Nim zginaj kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze, obmyte we łzach, w pokuty skrusze, już niewinności szata wam dana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana, już niewinności szata wam dana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Oddają cześć Matce Najświętszej, dziękując jej za wszelkie łaski, wstawiennictwo, opiekę i błogosławieństwa. Odmówmy z czcią modlitwę do niej. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto więc, orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną ich łączność i jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz, kochani, polecając siebie, naszych najbliższych, cały nędzny świat, w którym nam przyszło żyć, odmówmy wspólnie modlitwę do świętego Michała Chranioła, prosząc go o wstawiennictwo, opiekę i pomoc. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, święta Jadwigo, święta siostro Faustyno Kowalska, święty Janie Pawle II, święta Rito, wszyscy święci nasi patronowie, wszyscy święci i aniołowie pańscy. Kochani, za chwileczkę będziemy żegnać się z majem. Jutro mamy ostatni dzień maja i zarazem wypada święto amerykańskie Memorial Day, czyli tak zwane Święto Pamięci Narodowej. Modlimy się za wszystkich weteranów, za wszystkich żołnierzy, którzy poświęcili swoje życie za naszą i waszą wolność. Dzięki ich poświęceniu możemy żyć w tym świecie, jakim żyjemy. Także bardzo zachęcam do przyjścia na godzinę 9 rano, jutro w poniedziałek, tutaj do kościółka, bo będzie odprawiana specjalna msza święta za weteranów, za tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, które my możemy cieszyć się swobodą i szczęściem. Będziemy powierzać miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych żołnierzy całego świata i modlić się o Boże błogosławieństwo dla żyjących, którzy strzegą porządku i przy różnego rodzaju konfliktu są wysyłani w różne strony świata, aby pilnowali tego porządku i doprowadzali do ładu dany niepokój i stan niestabilny. Dlatego zapraszam serdecznie ci, którzy mogą. Przyjdźcie, zdążycie jeszcze na grilla. Przyjść o 9 zaczynamy, przed 10 się skończy, także będzie jeszcze cały dzień dla waszej dyspozycji. A z kolei dzisiaj po raz ostatni już w tym miesiącu, bo miesiąc maj już dobiega końca, jutro jest ostatni jego dzień, oddajemy cześć Matce Najświętszej w błaganiach, w prośbach i podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu będziemy wylewać nasze problemy, nasze troski, obawy przed Najświętszym Sakramentem z prośbą, aby Matka Najświętsza wszystkim się zaopiekowała i zanosiła to wszystko do Bożego Tronu. Dlatego bardzo zapraszam, abyśmy pozostali na nabożeństwie ostatnim w tym roku, nabożeństwie majowym. A ja pragnę serdecznie podziękować wam wszystkim tu obecnym za wspólną modlitwę, za wspólny śpiew i przede wszystkim ten szczególny dzień, w którym świętujemy tą jedną z największych tajemnic Boga, jedynego w Trójcy Świętej, że byliście, wzięliście udział w tym pięknym nabożeństwie. I teraz będziemy liczyć i prosić w Trójce Najświętszej, aby nam towarzyszyła przez resztę naszego życia. Dziękuję i życzę błogosławionego dnia i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro o godzinie 9. Szczęść Boże. Zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, bój srogi, nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc, zemlę.
Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przeciwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyna naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebnym, módl się za nami. Przybytku sławnej pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków,
módl się za nami, Królowo apostołów, módl się za nami, Królowo męczenników, módl się za nami, Królowo wyznawców, módl się za nami, Królowo dziewic, módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi pocieszycielko nasza. Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, za wszystkie łaski, opiekę, pomoc, której doznajemy naszego każdego dnia, abyś dalej nas otaczała swoją matczyną miłością, chroniła swoim płaszczem macierzyńskiej miłości i zawsze wskazywała nam drogę do Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy.
my wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Dałeś im chleb z nieba, alleluja. Wszelką rozkosz mający w sobie, alleluja. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Akty uwielbienia po błogosławieństwie. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone i święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone i chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Jeszcze raz Bóg zapłać i życzę błogosławionego dnia.
coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną popłogosław, Panie. Przed Twe